Witam wszystkich serdecznie. Widzimy się w potężnym Śląsku, kurde. Soviet Republic. O, dobra, myślałem, że jak. Że coś się popsuło. Dobra, wystarczyło odpauzować i już wszystko działa. Weźmy na full w sumie. Trochę widzę, że dolarów brakuje, bo wziąłem pożyczek w Lui. Żeby to dokończyć. Jak za gierka. Jeszcze tu muszę dobudować osiedle, żeby to działało. Bo sorry, ale trzech ziomków robiących w fabryce stali i tu jeden co jakiś czas. Tak trochę mało. Tutaj zresztą w tych kopalniach widzę, że też obecnie nikt nie pracuje, co jest ciekawe. No, bo wcześniej coś tam powydobywało to chyba. No. Anyway. Pokażę tą aglomerację pełną śląską. Tu jak pamiętacie, budowaliśmy poprzednio drugi mostek. No i pociągi jadą teraz tak, tutaj. Tu mamy kopalnię, cały przemysł i drugą. Przemysł związany z rudą żelaza i tu stal. Czy ja w końcu dobudowałem... Budowałem możliwość w tą stronę, żeby pojechał super. Ej, przemyślałem to ładnie. To jest... Dobra, i kabelki pociągnąłem, spoko. To jest bardzo dobrze. Natomiast dalej, jak spojrzycie tutaj, mamy... Niestety tu zbudowałem za duży, bo trochę potem przemyślałem to, że jak tu jest ta fabryka, przecież sąd nie puszczę tej taśmy tutaj w żaden sposób. Więc musiałem dorobić tutaj torowisko, ale to zaraz. No, no i tutaj mamy taki jebutny... Tutaj co jeszcze mogę w sumie... Tu będę przywozić pewnie stal stamtąd, w sensie, że stąd. No bo będę musiał skądś brać, a... Nie wiem, czy mi się będzie chciało ich wszystkich posyłać tutaj, chociaż w sumie by w tej okolicy była rozbudowa, to stąd mają bliżej niż stąd jechać. A dobra, coś się wykmini. Cegły sprzedaję tak czy owak. Deski, właśnie deski. Mam tu przemysł ten zrobić jeszcze odnośnie drewna, żeby w tej okolicy był. Ewentualnie w tej. Jak to wygląda w ogóle? A z obu stron można. Super! To naprawdę mógłbym w tej okolicy zrobić, albo w tej. Muszę przemyśleć tylko, jak to zrobić potem. No! Niezależnie od tego... Bo niestety chodniki i drogi nie mogą przez tą drogę przechodzić, co jest smutne, bo to jest wewnętrzno-fabryczna. Jak będę robić elektrownię... A, prefabrykaty to muszę stąd odbrać, tak? Cegły stąd. Deski stąd. Stal może będę tu dowozić. No, dwa surowce do dwa tory by wystarczyły tak naprawdę, ale no. Jest jak jest. Węgla tutaj mamy tak, cegielnie, węgiel. Prefabrykaty. Tam wszystko idzie od żwiru i cementu. Teraz może pokażę. A, uznałem, że nie będę ciągnąć taśmociągów od tej kopalni węgla i przeróbki węgla w tą stronę tutaj. Już dotąd żelazo dociągam. O. O, węgla mamy full. Natomiast stąd po prostu... Tak, stąd? Nie? Tak, tutaj po prostu przyjeżdża pociąg. A wziąłem w ogóle takie ciekawe malowanie dla niego w różne wagony osób. No dobra, musiałbym pojechać, żebym pokazał lepiej. No ale... Taktyczny pociąg z węglem tu jeździ, 300 ton zabiera. To jest dwa razy tyle, co tutaj się mieści, więc... Wiecie, jeden tor zawsze będzie na pociąg z węglem. Jeden tor będzie do odbioru stali, chociaż jak tak mnie i patrzę, to chyba to będzie stal odbierana. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze. Może się okaże, że będzie jeden pociąg na eksport, jeden do innego miasta jechać. W sumie, ej, jeden do eksportu, to stąd może jechać. A ty... Nie, bardziej lokalny stąd wyjechał. Wiecie, rozwóz po Warszawie do tego, do innych miast po prostu. A stąd na eksport by mogły jechać. A zobaczymy jeszcze. Tu własnymi siłami buduję blok, bo jak zauważyłem, że oni już 20% walnęli, to znałem, że jego nie będę, bo tutaj były po 1, po 2%, to wiecie, pol 6. Zbudowałem z modów te wielkie blokowiska. A tu są te z podstawki, które kiedyś mieściły 300, a teraz 295 ludzi. Tu mamy w ogóle osiedle całe. A może pokażę tak. Bardzo się bawiłem w to, żeby
wszystko się działo jak należy. Zbudowałem elektrownię słoneczną, bo wyliczyłem, że mi prądu starczy. Problem pojawia się taki, że na co nie ma przecież prądu. Miałem jeszcze wiatrową gdzieś w tej okolicy, o tutaj. Ale musiałem ją zburzyć, bo po pierwsze to musiałem zbudować. A tutaj, bo tu miałem inny budynek, budynek zbudowałem po prostu. Nie mogłem tam niby coś innego dobudować, ale on najwięcej mieści tego cementu, więc no. Tu mamy dworzec autobusowy. To jest trochę smutne, bo ja nie wiem, czy ja coś źle robię, czy co. Ale oni. Zamiast wjechać, jak tutaj jest tych 6 przystanków, każdy na inny, jak porobiłem linie autobusowe, to wszyscy czekają na jeden przystanek. Jeden, jedyny przystanek. Z drugiej strony nie ma tutaj ludzi i może dlatego, bo jest tak szybko po prostu. No, tak to zrobiłem tutaj stację benzynową oczywiście. Tu jest zajezdnia, dworzec Katowice Główne. Tak? Tak, Katowice Główne. Nie wiem, jak ona tam się nazywa. Tu możemy ładować paliwo i masę bitumiczną, wyładowywać ropę. O, proszę. Tu muszę tylko jakieś osiedle zbudować. Tu jest centrum dystrybucji paliwa, które już działa. A, jeszcze nie porozdawałem paliwka, dobra. Mamy wytwórnię asfaltu, bo stąd idzie żwir. Tutaj idzie masa bitumiczna z tego, tego zbiornika. Tu mamy właśnie żwir, który idzie ze zakładu przeróbki ruszywa. Stąd idzie kamień właśnie do tego zakładu. Tak? Tak, idzie kamień. Tutaj mamy betoniarnię, tak, tu idzie, a jedno idzie bezpośrednio tutaj. Tak, bezpośrednio tutaj. No i ten cement właśnie idzie. Część tutaj, część tutaj. O kurde, tutaj to zapchało się. Zajerąbiście. A po Katowicach jeżdżą Jelcze przegubowe. Jelcze AP02. Nie mam bladego pojęcia, jaka to jest wersja Jelcza, ale wiem, że Jelcz jest Jelczem naszym. No, węgiel. Tu jest tak, jeden magazyn węgla, tu jest ten drugi eksportowy. No a eksportowi tam do tej ceglarni już idzie. Mamy tak, zakład przeróbki węgla 1, 2. Tu idzie bezpośrednio do elektrowni. Tak, tu nawet zamknąłem to. Bo tu mamy nadmiar tego wszystkiego, co nie? Więc nie ma zbytnio co i jak robić. Więc tutaj no. O, Katowice nocą. Tu mamy osiedle mieszkaniowe z domem kultury, powiedzmy, przedszkolem, szkołą. 1000-latka walnąłem takiego. Urząd miasta, właśnie blokowiska. Więc podstawki, te z modów, prawie zapomniane widzę. Barbu muszę uchlać przecież. Magazyn mięsa i tego, bo będę tu eksportować, importować i tak dalej potem. No mówię, muszę jeszcze centrum dystrybucji zrobić parę innych rzeczy. Tu mamy kopalnię węgla, boisko. Kolejna kopalnia węgla. Kolejna kopalnia węgla i te trzy robią na węgiel, bo tu chcę potem jeszcze drugą elektrownię dostawić. Super, że budynek się pali. A najczęściej jak mi 8 leci gasić w Gdańsku, to zauważam, że czasem występuje błąd, że zgasi ten ogień, ale crashuje grę. Ale to może to poprzednio się, jak wczoraj budowałem to miasto, to się pojawił ten problem. Wcześniej nie miałem tego problemu. Więc może to było po prostu jakieś jednorazowe. Stąd wydobywam węgiel i stąd wydobywam węgiel, który idzie bezpośrednio tutaj i zasuwa właśnie te strony. Więc jest zarąbiście. Myślałem szczerze jeszcze, czy nie zrobić może tutaj kolejnej huty żelaza. Bo tutaj mamy dużo tego żelaza. Znaczy jeszcze będzie więcej go oczywiście, ale no. A no, robię drogi asfaltowe, gdzie się da. Jakieś tam mniejsze fragmenty porobiłem. Żwirowe porobiłem, żeby tam w miarę szybko jeździli, no bo tym piaskowym mi to kiepsko. No i teraz staram się porobić asfalt wszędzie. Oczywiście oni z Bełchatowa aż dojeżdżają, więc no, trochę to zajmuje im. Tu mamy więzienie. Piękne jest to, że służba bezpieczeństwa, komisariat i remiza, który będę chciał śmigłowiec robić. Sięga na wszystko tutaj, więc jest zarąbiście. No, szpital teoretycznie też wszędzie sięga, w ogóle dwie karetki na razie wystarczają, muszę zobaczyć. Ale to też jest przychodnie, żeby podejść, a nie jechać karetką potrzebna, więc no. A nie starczy, tak myślałem.
Tak zrobimy. No właśnie, tak myślałem, że już będzie problem. To się jarało. Praga Południe się paliła. A, Urząd Miasta ktoś podpalił. Dzień jak co dzień. Weź mi to usuń, żeby nie przeszkadzało. Tak, jak nam tutaj to wygląda? Tutaj widzę, że też spoko. A, zrobiłem takie coś, bo chciałem trochę poprzestawiać rzeczy. Bo zacząłem eksport robić, to jest wielka rzecz. Porobiłem tutaj, bo to, tutaj jeździły spalinowozy SU-45 głównie. A teraz zrobiłem też, że jeżdżą elektrowozy, no bo one są szybsze. Trochę, bardzo. Te czechosłowackiej produkcji. Tylko one prądu potrzebowały. Jak zrobiłem tam prąd, tu pojawił się problem natury takiej, że te piękne pociągi... Chociaż jakby to robić chcieliś, teraz myślę... No, ale pojawił się problem taki, że te piękne pociągi mają swój problem, ale teraz właśnie rozkminiłem, że mogę przecież tu zrobić trochę inaczej i będzie dobrze. Minie teraz. Dobra, zobaczę się jeszcze. Coś pokombinuję. Bo ja bym chciał, żeby oni... Szkoda, że nie da się tego ustalić, bo ja bym chciał, żeby oni właśnie wjeżdżali na takie ślepe tory. Wiecie, bez... tutaj, tutaj i tutaj. A też, żeby były przylotowe cały czas. Bo nie, to oni muszą się wywalić na te dwa konkretnie. O. Jeź od razu do Gdyni. Zgaduję, że Bełchatów tego ma nadmiar dalej, oczywiście. Tu też. Easy. No, a to jest centrum biuro budowy, które zasuwa aż tutaj. Budimex, kurde, Bełchatów. Właśnie go nazwałem Budimex. Jest Budimex. No. Natomiast tak, teraz przejdziemy do planowania ciąg dalszy, bo tu trzeba zbudować osiedle, żeby ropa była. Tu trzeba zbudować osiedle, żeby stal się robiła. Elektrownię drugą będzie trzeba dobudować, ale to później. Na razie ta wystarcza. Ale właśnie, właśnie, właśnie. Ja przecież mogę eksportować stąd najważniejszy surowiec. A, dociągnąłem tu też torowisko kolejowe. No i zaraz je dokończę, pokażę może do końca. Bo nie pokazałem jednej ciekawej rzeczy odnośnie torowiska. Nagradzasz, bo ja chcę tutaj eksport. Ile się da, tyle eksportujemy. Powiedziałem, ile się da, tyle eksportujemy, a nie robimy zapis gry. A, dobra, widzę po zapisie, co przynajmniej miałem robić. Dobrze, że ja to, kurde, to tak zapisuję. Dobra, czy... Tutaj też leci cały ten? Tak, tu też jest na full. Drugi eksport z drugiej elektrowni tu zrobimy. W sumie można by się zacząć przygotowywać, gdyby nie to, że chyba tutaj nie ma w ogóle na prąd, no. Jest tu gdzieś zagraniczne przyłącze? No i weź mi pokaż, no może w Bielsko-Białym się da. A jebni, to jestem ciekaw, jak to działa. Ja mogę to też sprzedawać, bo jak mogę... Mogę! Oj, to ja już wiem, co będę robić. Druga elektrownia się przyda czym prędzej. Oj, czym prędzej się ta druga elektrownia naprawdę przyda. Ale ona 200 tysięcy chyba kosztowała. Dobra. No, ale wracając do pociągowych wyczynów moich tutaj. Widzicie, tu jest tak. Ale tutaj... Do tych magazynów bezpośrednio zrobiłem. Chociaż moje z tego to trochę głupio, że zrobiłem. Chyba ładnie miało wyglądać, szczerze powiem. Bo jak widzicie, tutaj takie rzeczy robię też dla... estetyki. No i tutaj jedzie to tak, że wjeżdża w tą główną linię.
Tu macie ślepy tor. Tu macie dwa tory, które lecą tak. Te dwa idą na cement. Ślepe tory porobiłem. No i dwa idą tutaj i się rozchodzą w taką wielką ilość. Bo tutaj będę bardzo dużo, już wiem, że stąd eksportować węgla. Pewnie i żelaza też, ale przede wszystkim węgla. Więc tak, jeden to jest po lokalnym. Jeden, a naprawdę to pewnie dwa zrobię, że będą lokalnym eksportem, bo do Krakowa też będę chciał stąd brać węgiel. Więc dwa przynajmniej, co nie? Trzeci to będzie ruda, żelaza, eksport. Albo, nie eksport, przepraszam, do tego, do Warszawy, do Huty zawozić będą. Czwarty to będzie właśnie eksport żelaza pewnie. Piąty i szósty to będzie eksport węgla. Tak teoretycznie oczywiście, no bo zakładam, że może być taki moment, że wszystkie sześć pociągów się tu zbiorą, bo będzie coś się zapcha, nie zauważy, więc no, mają korkować się. No, natomiast tutaj idzie do zajezdni i dalej, o czym zaraz powiem. No bo w sumie teraz mogę. Tutaj idzie, o, tak wesoło, skręca w lewo, w prawo idzie przez całe bielsko-białe, bo pokażę bielsko-białe, bielsko-biała, przepraszam. O, tutaj jest. Tu mamy, gdzie żelazo Częstochowe. No działaj. O, Częstochowe. No, zagłębie takie częstochowskie, wiecie, ruda żelaza. No i całe pozostałe, gdzie są te Katowice? Tu są Katowice. Te Katowice gdzieś tu miały napis, ale przesunąłem, no bo tam było Rój poza wszystko wychodziło, a tu się jakieś czwarte miasto robiło, które mi nie pasowało. No, jak widzicie, to tutaj jest taki jebutny... jebutne miejsce, gdzie są Katowice. Mhm. No i te tory kolejowe idą tędy sobie. Tutaj zaoszczędziłem, zrobiłem jeden most, no bo tutaj nie ma jakiegoś super dużego ruchu obecnie. W przyszłości będzie tutaj pewnie jeszcze w tą stronę iść tor kolejowy do Wrocławia, ale to przyszłość daleka. Natomiast... jeśli chodzi o to wszystko... właśnie to działa? A! Oj tak, bardzo dobrze działa. To też działa. Oj tak. Jeszcze jeden się potem zrobi gdzieś pewnie tutaj. Jeden się zrobi tutaj i będzie wszystko objęte tym. No. Natomiast tak, linia autobusowa, kolejowa, przepraszam. Jeszcze idzie... gdzie to było? Tutaj, tutaj, tutaj. W tą stronę. Tutaj idzie. To jest stacja tankowania, no bo uznałem, że i tak będą musieli tędy przyjechać. Więc jak na chwilę przestaną zatankować, to się chyba nic nie stanie. I tak to będą wystać w jedną albo w drugą. No i dopiero tu zmieniają tory. Więc jak tu zatankuje, któryś to wraca po prostu jednym z tych dwóch torów. No i tu znowu jest skrzyżowanko. I tutaj mówię, jest to do wyładowania ropy. I tu się zaczyna miszmasz, jak widzicie. Dlaczego? Ponieważ chciałem zrobić... najpierw to zrobiłem to, tak? Że tutaj skręcało. Stąd przyjeżdżało, tu skręcało, siup. To już był tor tak naprawdę jeden. Więc rozbudowałem to. Do dwóch torów i zrobiłem tu stację. Rozbudowałem potem tam w każdą stronę to. Tutaj dobudowałem, miało być koniec tak naprawdę, żeby tylko tutaj brał, rozładowały, ale uznałem, że musi gdzieś jeszcze ładować się. Paliwko, tak? Muszą gdzieś tankować. Więc dobudowałem dotąd. A jak dobudowałem dotąd, to uznałem, że fajnie, żeby może te pociągi mogły tu zawracać też. Więc zrobiłem. A jak zacząłem tutaj dalej budować, to uznałem, no co jak będę chciał tory do Wrocławia puścić. Więc klepnąłem to dotąd mniej więcej. Tak, dotąd mniej więcej. No uznałem, blisko jest granica, to dociągnę już tam. No i tak powstała ta linia kolejowa. Tak, natomiast tutaj w tą stronę jest naszykowana linia kolejowa dopiero, dlatego widzicie, jest biedacka taka. Bo ona będzie iść do Krakowa, bo w Kraków troszkę zainwestowałem, nie będę tego budować jeszcze, ale tu będę chciał węgiel wyładowywać. Tu będzie właśnie skład węgla i żelaza. Czy tu jest węgiel? Tu żelazo. Coś mi nie pasuje, szczerze. No bo ja mogę... tu jeszcze rozumiem, dlaczego ja tak robię. Bo to jest do elektrowni, spoko. Ale tutaj? Ja rozumiem, że to miało być żelazo?
Wait, a mogę płyny sypkie... No właśnie, od tej strony tylko mogę. No dobra, to jeden węgiel będę tu wysypać, drugi będzie tam jeździć. A, i tu zrobiłem w ogóle obejście ładne, żeby jak tu będzie zablokowane, bo jeden będzie wyładowywać żelazo, drugi będzie wyładowywać węgiel. Dobra, pomyślałem ładnie o tym. Tu się zrobi jakieś potężne potem krakowskie rzeczy. A tak jak mówiłem, tu trzeba by centrum dystrybucji zrobić, ale... Zacząłem kminić nad tym, żeby skrócić dojazd do Trójmiasta, do tego, do Katowic. Tak więc... O Boże, co ci jest? A, bo to jest Bełchatów, tak? To więc mniej więcej z tego zakrętu chciałem przez przyszłą Łódź gdzieś tutaj puścić torowisko, tak żeby dojeżdżało tutaj, tak? Że tędy i siup. To jest we wczesnym planie dopiero, szczerze. No do... Nie wiem, co tu się stało. Ale okej. I teraz robimy dalej. Mały problem jest taki, że będzie trzeba to zelektryfikować prędzej czy później. I tu jest dość duży, szeroki kawałek do przeskoczenia. Tak więc no, most. Budujemy most po prostu. A dobrze, że tu zobaczyłem kolej Płock-Łódź. No to miałem do rozbudowy w dzisiejszym odcinku. No tak to jeszcze Katowice, ale to swoją drogą. Dobra, i teraz ja potrzebuję, to chyba było tak. Tak, to może najszybciej. Luj, że można filary więcej tam budować, ale to jest szybciej. Tutaj od razu zrobię jedną z ważniejszych rzeczy. O, żeby nie było problemu. Tu zrobię na razie tak. Bym pamiętał co i jak. Chciałbym już zobaczyć, ile to wyniesie. Ciekawe, od czego te kolorki zależą, naprawdę. Ja tak to nie ma tu sensu, szczerze powiedziawszy. No, ale załóżmy, że jakoś to będzie. Wiesz, że się te znaki posuwa potem. Teraz modernizacja. Od razu na prąd chcę zobaczyć, ile będzie. Ale przyspieszy to eksport, więc zawsze coś. Dobra, tu na razie zrobimy tak. Bo muszę się zastanowić, czy ja będę chciał do Płocka, czy do tamtego doprowadzić. A tu już podepniemy ich. To by się transformator jeden przydał, tak? Bo tutaj mamy jeszcze chyba prąd do podłączenia. Jest, dobra. Co tu macie za problem? Jedziesz, kolego? Jedziesz, kolego? Olej to, kolego.
cewie gazowe. Co tu się stało? Okej. Okay. Czyli jednak tamten pociąg, co dowoził tutaj ropę, był bardzo potrzebny. Bo brak tam ropy to jest duży problem. Albo mogę walnąć. Jeszcze raz towarowy. Dobra, lecimy na Szczecin.